10 klątw, które się spełniły. 10 klątwa Supermana. Wiem, że brzmi to dość niewiarygodnie, ale nad kultową postacią od lat wisi fatum. Jerry Siegel i Joe Shuster, czyli twórcy owej postaci, zostali oszukani i nie dostali ani grosza. George Reeves, odtwórca tej roli w serialu, popełnił samobójstwo, Christopher Reeve został sparaliżowany, a nawet Lee Quigley, który zagrał dziecko w owej produkcji, zmarł w wieku 14 lat. Ponadto wielu późniejszych odtwórców owej roli zmagało się z uzależnieniami oraz chorobami psychicznymi. 9. Klątwa Kazimierza Jagiellończyka. Kazimierz Jagiellończyk został pochowany na Wawelu. Grupa badaczy postanowiła zbadać owy grób i w ciągu 10 lat 15 osób z ekipy naukowej straciło życie. Większość wskutek udarów i nowotworów. Okazało się, że przyczyną ich śmierci faktycznie był grób, a dokładniej mikrob kropidlak, który znajdował się w krypcie. 8. Klątwa w starożytnej Grecji. Prawdopodobnie to właśnie z Grecji wywodzi się zwyczaj rzucania klątw. Opowieść tyczy się wyspy Teos. Ponoć w V wieku przed naszą erą pojawiła się tam tabliczka. Jeśli ktoś na nią spojrzał, umierał wraz z całą rodziną. I faktycznie w pewnym momencie cała populacja wyspy wymarła. Teos żyło z handlu morskiego i posiadało 2 porty. Było miejscem kultu wina. Oficjalnie mieszkańcy przenieśli się wówczas do 2 miast nad Morzem Czarnym. 7. Klątwa diamentu Hope. Według legendy diament znajdował się w posągu hinduskiego boga Sita, a kapłani świątyni rzucili klątwę na każdego właściciela kamienia. Jego ofiarami mieli być choćby Ludwik XVI i Maria Antonina, ścięci podczas rewolucji we Francji. Z jego przyczyny zdarzyły się morderstwa, kolejni właściciele trafiali do więzienia albo bankrutowali. Kres tym wydarzeniom położyło dopiero oddanie diamentu do Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie. 6. Klątwa z Harnhorst. Niemiecki pancernik zbudowano w 1936 roku. Już podczas jego budowy zginęło około 60 robotników, ponieważ z nieznanych przyczyn przewrócił się kadłub. Podczas awarii wentylacji miało zginąć 12 osób. Podczas zatonięcia zginęło 1932 osoby. Tylko 36 osób zostało uratowanych. Wszystkie pogłoski dotyczące tajemniczego przekleństwa nie zostały jednak udowodnione naukowo i dlatego klątwa pozostaje tylko legendą. 5. Klątwa Białego Domu. Klątwa prześladująca prezydentów Stanów Zjednoczonych została rzucona w 1813 roku przez wodza Indian. W 1841 roku umarł prezydent William Henry Harrison, który objął urząd w 1840 roku, ponieważ nagle zachorował na zapalenie płuc. Kolejni 3 prezydenci, wybrani kolejno w 1860, 80 i w 1900 roku, zostali zamordowani w trakcie sprawowania władzy. Klątwa zatrzymała się dopiero na prezydencie Ronaldzie Reaganie, który cudem przeżył zamach, otrzymując kulę w klatkę piersiową. 4. Klątwy kościelne. W przeszłości można było błożyć klątwą za łamanie ścisłego postu czy odstępstwo od wiary. Najsłynniejszym ukaranym był król Henryk IV, który wypowiedział posłuszeństwo papieżowi. Dziś klątwa grozi np. za złamanie tajemnicy spowiedzi lub użycie siły fizycznej wobec papieża. Klątwą mogą być także ukarane osoby, które przeprowadziły zabieg aborcji lub się jemu poddały. Owa klątwa to oczywiście ekskomunika i swego czasu uważana była za coś, co posiada nadnaturalne moce. 3. Klątwa Tutanchamona. Chyba najsłynniejsza klątwa. Jej ofiarą mogło paść nawet 12 osób. Pierwszą z nich był Lord Carnavon, szef wyprawy, który jako jeden z pierwszych ujrzał grobowiec. W niespełna rok po odkryciu dostał zakażenia krwi, prawdopodobnie od ukąszenia komara. W kolejnych latach umarł egiptolog, który prześwietlał mumię promieniami rentgena, a także sekretarz Howarda Cartera, drugiego odkrywcy grobu. Inny z uczestników wyprawy popełnił samobójstwo. Tezie o istnieniu klątwy przeczy jednakże życie Howarda Cartera, który badał grobowiec do 1932 roku i zmarł dopiero 7 lat później. 2. Klub 27. Nazwa ta tyczy się artystów. Od lat można zaobserwować, że wiele osobistości umiera właśnie w wieku 27 lat. Ponoć to właśnie nad tą cyfrą wisi klątwa sprowadzająca śmierć na muzyków. Jedni z najsłynniejszych członków klubu 27 to Amy Winehouse oraz Kurt Cobain. 1. Klątwa Fahrenheitów. Fahrenheitowie byli bardzo bogatą rodziną zamieszkującą Rapę, miejscowość położoną w dawnych Prusach Wschodnich. Dla członków owej rodziny wybudowano grobowiec, piramidę. W 1945 roku ich spokój został naruszony. Ciała w poszukiwaniu korzyści zbezcześcili żołnierze Armii Czerwonej. Posunęli się nawet do obcięcia zmarłym głów. Prawdopodobnie ten czyn mógł skończyć się dla złodziei tragicznie, ponieważ w zwłokach odkryto szczepy groźnych bakterii i pleśni wywołujących raka. Wokół piramidy czarna legenda krąży do dziś. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15:00. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!